Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, jak zdobyć prawo jazdy na Filipinach, ile to kosztuje, no i jakie są zmiany w przeciągu ostatnich 2 lat. Także zapraszam na dzisiejszy odcinek. No więc ktoś mi powie, jak tu się w tym chaosie odnaleźć? Otóż powiem Wam tak, wbrew pozorom obowiązują tu takie same przepisy ruchu drogowego jak w Polsce. Ruch jest tą samą stroną. No i teraz kwestia jest taka. Przed rokiem 2020, żeby zdobyć tutaj prawo jazdy, dosłownie szło się do LTO i wypisywało się kwestionariusz. Tam, z tego co pamiętam, był test komputerowy, ale nie było żadnej szkoły jazdy. I tu była ciekawostka taka, że na ten tak zwany egzamin trzeba było przyjechać, mając swój pojazd, więc ludzie przyjeżdżali swoimi skuterami i tak dalej. Wyobraźcie sobie sytuację, przyjeżdżacie i nie macie prawa jazdy, a przyjeżdżacie pojazdem, nie? Takie trochę kuriozum. Teraz tak, zmieniło się to w przeciągu 2 lat do tego stopnia, że teraz musicie iść do szkoły jazdy, no i odbyć kurs, zdać egzamin, i tak dalej, więc można powiedzieć bardzo podobne zasady, tak jak w Polsce, tyle że nie restrykcyjne, bo jest to tutaj bardzo, bardzo proste. Czasami zdanie egzaminu kończy się na pytaniu, jeżeli skręcasz w lewo, to który kierunkowskaz włączasz, nie? I czasami pytanie jest podchwytliwe, bo mój znajomy na przykład odpowiedział, że pierw trzeba mieć ten kierunkowskaz, nie? No i oczywiście zdał. Także tu widzę, że bardziej gdzieś dużą rolę odgrywa to, żeby sobie poradzić. Także to tyle zmian. Jeszcze najważniejsza zmiana dla obcokrajowców. Kiedyś, żeby się ubiegać o prawo jazdy, musiałeś mieć roczną wizę w paszporcie. Dzisiaj jest to tylko wiza 6-miesięczna, dokładnie 120 dni wystarczy, żeby po prostu podejść do prawa jazdy lub prawo jazdy wymienić. Za chwilę Wam opowiem, bo ja akurat wymieniałem, jak wygląda wymiana prawa jazdy polskiego na Filipinach w obecnych czasach. Dobra, postanowiłem się przenieść do samochodu, bo jednak jest to taki hałas, że chyba nie nagram za wiele. Powiem Wam tak. Jak wygląda sytuacja z moim prawem jazdy? W roku 2019 starałem się o prawo jazdy na Filipinach, gdzie, jak wiecie, wtedy wymagana była wiza roczna. I w sumie moim zdaniem to jest trochę głupota, bo prawo jazdy na Filipinach jest ważne każde. Czy to międzynarodowe, czy narodowe. 3 miesiące. Po 3 miesiącach traci ważność, więc de facto jeżdżąc tutaj jeździcie tak jakby bez uprawnień, więc trochę dziwny przepis, bo on jakby dawał możliwość, żeby te prawo jazdy zdobyć, natomiast dopiero mając tą roczną wizę. I to jest też takie trochę głupie, bo ja chciałem dokonać konwersji mojego prawa jazdy i również kobieta w LTO powiedziała, że niestety muszę się trzymać tych samych przepisów. No i zacząłem rozumieć, dlaczego większość ludzi płaci na przykład 5000 peso, żeby po prostu kupić prawo jazdy legalnie, żeby mieć święty spokój. Także teraz powiem Wam tak, na chwilę obecną prawo jazdy załatwiłem w mgnieniu oka i byłem bardzo zdziwiony, gdzie no, na Filipinach organizacja wielu rzeczy tutaj niestety kuleje. Jest takie czasami zamieszanie, szczególnie dla Europejczyka, gdzie my no, przyzwyczailiśmy się do tego, że u nas funkcjonuje wszystko inaczej, tak? Że nie czekamy w jakichś mega, mega długich kolejkach. Jedź, 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 puszczam Cię. Jedziesz czy nie? I to jest właśnie takie filipińskie niezdecydowanie, nie? Dobra, no i wiecie, skończyło się na tym, że tak,
przeczytałem sobie na stronie to, jakie są wymagania, bo oczywiście były zmiany. No i pisze tak, że konwersja mojego prawa jazdy jest możliwa, jeżeli posiadam jego tłumaczenie. Więc miałem te tłumaczenie już zrobione czasu temu przez tłumacza przysięgłego. Informacja taka, nie potrzebujesz apostille, czyli samo tłumaczenie wystarczy. No i z tym udałem się do BAIS, do regionalnego oddziału LTO, w którym po prostu kobieta powiedziała mi, że mam sobie załatwić badania lekarskie. Te badania lekarskie to oczywiście nie były badania lekarskie, bo kwestia była tego typu, że te wszystkie urządzenia pomiarowe były uszkodzone i gościu się mnie pyta, wie pan co, no czy to jest okej, że tam no kurde nie zrobimy tych badań i ten, ja mówię, no w sumie ja jestem i tak zdrowy, więc dla mnie to wszystko jedno, tak? No ile za to zapłacę? No 500 peso, no to 40 zł. Mówię, dobra, ile to będzie trwało? Już od ręki. Więc wyobraźcie sobie, spędziłem 5 minut u lekarza, który był oddalony 15 metrów od jednostki LTO. Następnie w samym LTO dostałem kwestionariusz na bramie u strażnika. Powiedziałem, że zależy mi na konwersji. Powiedziała mi kobieta, że pierwszą biostronę z paszportu ze zdjęciem muszę zrobić, kserokopię. Następnie kserokopię strony wjazdowej i kserokopię mojej wizy z dwóch stron. Więc zrobiłem te dokumenty, no i widzę, że tam jest kolejka jak pieron jasny. I mówię, kurde, no ja będę czekał cały dzień. Mówię, przecież to jest taka strata czasu czekać cały dzień. To jest totalny bałagan. I mówię do tego ochroniarza, mówię, dobra, jak to załatwić, żebym nie musiał czekać? A on mi mówi tak, przyjedź pan rano. O godzinie 8 my otwieramy, ale o 6 możesz pan być i dostaniesz pan numer do kolejki. Ja mówię, no to kurde, fajnie, nie? Wstałem, wyobraźcie sobie, 5:40, skoro świt. Swoją drogą świty są fajne tutaj. Wziąłem, poszedłem na bramę i byłem pierwszy. I teraz tak, poszedłem do tego biura. Pierw wróciłem do domu, bo biuro było otwarte od 8, więc z tym numerkiem wróciłem do domu. O 8 udałem się, żeby być pierwszy. Czekałem 2 godziny, mówię sobie, kurde, jaki to jest bałagan, nie? Po 2 godzinach coś ruszyło, kobieta wzięła te wszystkie moje dokumenty, zapłaciłem za konwersję prawa jazdy jakieś niecałe 800 peso, więc no kwota śmieszna. I co? Następnie była sytuacja taka, że pobrali odciski palców i mój dokument był gotowy w 20 minut, czujecie to? W ciągu jednego dnia, właściwie 3 godzin byłem w stanie wykonać prawo jazdy, nie? Zaraz opowiem wam więcej. Teraz pokażę wam taką ciekawostkę. Stanąłem sobie tutaj, bo muszę kupić drut kolczasty i jest informacja, żeby nie parkować i de facto na Filipinach nikt nie parkuje, ale każdy stoi na światłach awaryjnych i jest to ok, nie? Także to takie trochę, nie wiem, no Europejczyk sobie myśli, no dobra, jak nie parkuję, nie wolno parkować, no to nie będę parkował, nie? A jednak to tu tak działa trochę na opak. Zobaczcie sobie w lusterku, nie wiem czy będzie widać, a nie mogę złapać kąta. Jest biała linia. Kurde, nie widać. Dobra, wyobraźcie sobie, jest biała linia i to jest National Highway. No i moim zdaniem z tym highwayem to ma niewiele wspólnego, bo no, highway powinien wyglądać trochę inaczej, więc ja to bardziej klasyfikuje jako nasza gdzieś tam wiejska droga, nie? No i wyobraźcie sobie, że stanąłem sobie, jest zakaz parkowania, można za to dostać mandat, ale tego mandatu nie dostanę, bo stoję na awaryjnych. Mogę powiedzieć, że mi się pojazd zepsuł i nikt się nie będzie czepiał. Ale jeżeli zostawiłbym, w sensie zamknę drzwi i wyjdę gdzieś do sklepu, to są tutaj goście, albo właśnie z TMO, albo tak zwany traffic enforcer, który no, gdzieś tam pilnuje tej dyscypliny ruchu drogowego. No i on za chwilę się znajdzie i mi wypisze tutaj mandat. Dużo ludzi też robiło takie akcje, jak na przykład pamiętam, kiedy kupowałem ten samochód, to była tak zwana lewa rejestracja i lewe papiery. Oczywiście one były opłacone wszystko, ale na osobę, która nie istnieje. I raz zdarzyła mi się taka sytuacja, że właśnie wyszedłem na chwilę i tylko dlatego, że nie zostawiłem awaryjnych świateł, a samochód był, że tak powiem, włączony, miał silnik, ja mam przyciemniane szyby, więc zobaczcie sobie, więc nie widać kto tam jest w środku, w tym samochodzie. Gościu wypisał mi oczywiście mandat, no ale tego mandatu
Nie zapłaciłem, bo to tam na jakiegoś Jose Rodriguez'a jest, więc de facto nie było problemu, do dzisiaj nic nie przyszło. I sobie tak myślę, no kurczę, jak to tu wszystko niby z jednej strony bardzo prosto funkcjonuje, a z drugiej strony jest do tego stopnia skomplikowane, że widzicie, gościu przede mną stanął, stoi, nie ma awaryjnych, jest no parking i nie ma problemu, nie? Czyli co, przepis jest, ale go nie ma. No i powiem wam szczerze, dużo takich rzeczy jest. Jakieś 3 lata temu miałem sytuację, gdzie gościu, na skuterze stanąłem, nie było linii, nie było niczego, a gościu do mnie podchodzi, proszę się stąd usunąć, bo tutaj nie wolno parkować, nie? Więc ja mówię, ale jak to, przecież nie ma znaku. A on mi mówi, no znaku nie ma, ale jakby pan był lokalny, mieszkałby pan tutaj, to by pan wiedział, że tu nie wolno parkować. Ja mówię, jasny gwint. Co to są za przepisy, nie? Ale z drugiej strony, powiem wam szczerze, idzie się dogadać, nie ma takiego jakiegoś rygoru jak u nas, nie? Dobra, ruszam powoli i za chwilę wam opowiem dalej, jak to jest z tym prawo jazdy. Dobra, włączamy się do ruchu. Zawsze muszę wyciągnąć gębę, bo... Wierzcie mi, że tu się może gościu zjawić znikąd i go potrącisz, a de facto, jeżeli chodzi o jakiekolwiek później odszkodowania czy coś, to na Filipinach nie ma ubezpieczeń, więc płacisz wszystko z własnej ręki, więc trzeba uważać. No i teraz słuchajcie, wracając do tego prawa jazdy, jak to wygląda? Jeszcze jest jedna kwestia, jeżeli na przykład jesteś z Anglii czy z Japonii, gdzie ruch jest z drugiej strony, no to tutaj w przepisach jest wyraźnie ujęte, że musisz odbyć jeszcze tak zwany egzamin. No bo po prostu tu jest inaczej, tak? Nie zauważyłem, żeby było... Zobaczcie, co goście robi. Cofa, skręt w lewo, ja również w lewo skręcam i on raczej się tu zagubił. Jeżeli chodzi o kulturę jazdy Filipińczyków, to pozostawia wiele do życzenia. Po prostu musicie uważać, po czym mieć wszędzie, bo już dzisiaj mi się trafił jeden klient, który przyozdobił tył mojej mini ciężarówki. Trzeba uważać generalnie, także jeżeli tu spowodujesz wypadek, to płacisz z własnej kieszeni za wszelkie szkody. Jeżeli nie daj Boże kogoś zabijesz, no to trafisz do więzienia, tak? I żeby cię z niego w cudzysłowie wypuścili, ale na zasadzie tylko i wyłącznie deportacji, no i czarna lista, że już nie będziesz miał wstępu tutaj, to musisz zapłacić. Jeżeli nie zapłacisz, to po prostu zginiesz w więzieniu i nikt się tu nie będzie tobą przejmował. Filipiny nie są rajem, gdzie w więzieniu będziesz miał jakąś konsolę PlayStation czy inne udogodnienia. Wpakują cię do celi, gdzie na... strzelam, nie wiem ile tam jest, bo nie byłem, 4 m2 będziesz miał 30 gości spoconych. No i tyle. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o prawo jazdy. Moim zdaniem wszystko idzie w tym kierunku, żeby Filipiny były bardzo podobne, jeżeli chodzi o egzaminy i o całą procedurę, tak jak to ma miejsce w Europie. No i co? I tyle. Także... Aha! I prawo jazdy są w formie dyskietki. Ważność mojego prawa jazdy jest do sierpnia 2025, czyli możecie sobie policzyć, że to jest 2022, więc mamy 3 lata. Nie, przepraszam, 2026 jest ważność, także tak to, jak to wygląda. No i później tylko muszę iść jeszcze raz, ustawić się w kolejce, wymienić dokument. Kategorie są takie jak u nas, z tym, że pojazdy osobowe, czyli kategoria B, jest bodajże do 4,5 tony, czyli więcej jak u nas. No i kategorie są bardzo podobne jak u nas. Ja miałem na motocykl, na samochód osobowy, więc takie samo też prawo jazdy mam na Filipinach. I co ciekawe, na Filipinach są 2 kategorie prawo jazdy, czyli jest to prawo jazdy z professional i non-professional, z takim dopiskiem. Ja, jeżeli robiłem konwersję prawa jazdy, to moje prawo jazdy nie posiada czegoś takiego, czyli jest tak jakby no, zrobione na wzór europejskiego, tak? Dobrze, kochani, to tyle. Ja was pozdrawiam. Ruszam dalej. Trochę drogi jeszcze przede mną. Trzymajcie się, cześć.